Pan z wami. Słowo Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus podniósł oczy na swoich uczniów i mówił: Błogosławieni jesteście ubodzy, albowiem do was należy Królestwo Boże. Błogosławieni, którzy teraz głodujecie, albowiem będziecie nasyceni. Błogosławieni, którzy teraz płaczecie, albowiem śmiać się będziecie. Błogosławieni jesteście, gdy ludzie was znienawidzą i gdy was wyłączą spośród siebie, gdy zelżą was i z powodu Syna Człowieczego odrzucą z pogardą wasze imię jako niecne. Cieszcie się i radujcie w owym dniu, bo wielka jest wasza nagroda w niebie. Tak samo bowiem przodkowie ich czynili prorokom. Natomiast biada wam bogaczom, bo odebraliście już pociechę waszą. Biada wam, którzy teraz jesteście syci, albowiem głód cierpieć będziecie. Biada wam, którzy się teraz śmiejecie, albowiem smucić się i płakać będziecie. Biada wam, gdy wszyscy ludzie chwalić was będą, tak samo bowiem przodkowie ich czynili fałszywym prorokom. Oto słowo Pańskie. Moi drodzy, czy można słuchać takiej Ewangelii? Czy słuchając takiej Ewangelii kościoły dalej będą pełne? Czy rzeczywiście ta Ewangelia jakkolwiek pasuje do naszego życia? I czy normalny człowiek tę Ewangelię zrozumie? Mi trudno się odnaleźć w tej Ewangelii, bo nie chcę być tym, który chce być odrzucony z pogardą. I wcale mi się nie marzy, żeby ludzie mnie nienawidzili i by wyłączyli mnie spośród swojej wspólnoty, by patrzyli na mnie z pogardą, by traktowali mnie, tak jakby powiedział święty Paweł w innym liście, jakby śmiecia. I rzeczywiście wydaje się, że chrześcijaństwo jest w defensywie, że Kościół jest w defensywie, no bo jeżeli nie zgadza się na zmianę Ewangelii, jeżeli nie zgadza się na to, by tę Ewangelię choćby trochę wyretuszować, to niestety w tym świecie poniesie porażkę, bo ten świat płynie zupełnie z innym prądem. Ten świat zupełnie inaczej patrzy. Wprost przeciwnie, w tym świecie na pierwszym miejscu są ludzie sukcesu. Najlepiej, jakby byli jeszcze młodzi, wysportowani, energiczni, przedsiębiorczy, pomysłowi. Wszystko naj. I ten świat takich ludzi kocha. Właśnie kocha ludzi bogatych, kocha ludzi sytych, kocha ludzi, którzy się cieszą z tego życia. Tymczasem Jezus tym wszystkim grupom ludzi tu wymienionych mówi: biada wam, biada wam. Gdzie znaleźć klucz do rozumienia tej Ewangelii? Jak tę Ewangelię czytać we współczesnym świecie? I odpowiedź jest bardzo jasna. Kluczem tego rozumienia, tej Ewangelii, tego słowa jest ze względu na Syna Człowieczego. Ze względu na miłość Syna Człowieczego. Jeżeli człowiek kocha Boga, i nie jest to tylko deklaracja słowna. Jeżeli człowiek naprawdę żyje tak, jak Bóg mówi, to świat wcześniej czy później i tak go znienawidzi. Pewien młody człowiek przyszedł do Abby, ojca pustyni, i zapytał go, z czego będę musiał zrezygnować, kiedy uwierzę w Boga. Co ze świata będę musiał wyłączyć ze swojego życia? Abba, ojciec pustyni, powiedział: nie martw się. Kiedy uwierzysz w Boga, to świat z ciebie zrezygnuje.
I dlatego obserwujemy, że chrześcijaństwo, można powiedzieć, jest takim pewnym uporem człowieka, który jest jakby niespełna zmysłów, a może równowagi, stoi u tego płotu Ewangelii i nie chce tego płotu puścić, wbrew temu, że wszyscy mówią, tak się dzisiaj nie żyje, tak się dzisiaj nie da żyć. Ze względu na Syna Człowieczego odrzucą z pogardą. Klucz rozumienia Ewangelii to jest klucz miłości. Czasami, kiedy słucha się życzeń, które składa się nowożeńcom, to bardzo często słychać takie życzenia, chyba jedne z najgłupszych, jakich można powiedzieć, żeby wasza miłość się nigdy nie zmieniała. Gdybym ja się osobiście żenił i gdybym miał usłyszeć takie życzenia, wziąłbym od takich gości kopertę, podziękował im i pewnie na wesele bym nie poprosił, bo jak można tak źle życzyć człowiekowi? Zdecydowana większość z was jest w małżeństwie. Czy można powiedzieć do swojego męża albo do swojej żony, już dosyć kocham? Czy można powiedzieć, już się nakochałem? Czy raczej właśnie perspektywa miłości jest właśnie taką perspektywą Bożą, która ciągle człowieka ciągnie w góry? To tak jak kiedy pojedziesz w góry świętokrzyskie, cieszysz się z tego, że zdobędziesz Łysicę, ale gdzieś usłyszysz, że jeszcze są Bieszczady, o wiele większe, no to pojedziesz w Bieszczady, tam już wejdziesz na Tarnicę. Ale zechcesz pojechać jeszcze w Pieniny, żeby wejść na Sokolicę, ale usłyszysz o Beskidzie Żywieckim, o Pilsku i tak dalej. A kiedy pojedziesz z Beskidu Żywieckiego, to jeszcze pojedziesz w Tatry, a jak jeszcze będzie mało, to pojedziesz w Alpy i tak dalej. Bóg ciągle wzywa nas w górę, bo Bóg przygotował dla nas górę. Nie przygotował nam dołu. Bóg wzywa nas do góry. Można powiedzieć, że cała ludzkość jest jakby wychowywana przez Boga. W katechezie, w szkole średniej, w pierwszej klasie mówi się o pedagogii Bożego objawienia. Na czym ona polega? Bóg objawia swoją miłość człowiekowi, ale z tej racji, że tak jak to jest w szkole, czasami uczeń nie jest w stanie pojąć wiedzy od razu całej. Dlatego można powiedzieć, my też do tej prawdy Bożej dochodzimy jakby stopniowo, etapami. Można powiedzieć, że ludzkość odkrywa to, co Bóg mówi. Pod warunkiem, że słucha Boga. I co Bóg mówi? Bóg mówi, że jest miłością. Bóg mówi, że pragnie dla człowieka szczęścia. A te szczęście może osiągnąć tylko wtedy, kiedy człowiek kocha tak, jak kocha Bóg. Niestety wizja człowieka zostaje uszkodzona, tak można powiedzieć. Zostaje uszkodzona poprzez grzech. Grzech czyni wielkie szkody w postaci uszkodzenia naszego rozumu i uszkodzenia naszej woli. Rozumu, ponieważ mamy wątpliwości, pytamy się, co jest dobre, co jest złe. Człowiek gubi się i często dobrym nazywa coś, co jest, wcale nie jest dobre. A za zło uważa coś, co jest trudne, co kosztuje, co wymaga, czego zdobycie wymaga jakiegoś wysiłku, trudu. Poza tym grzech dotyka woli człowieka. Nawet kiedy jesteśmy w stanie rozpoznać dobro, to okazuje się, że ten wybór dobra jest o wiele trudniejszy. Święty Paweł już 2000 lat temu powiedział, że pragnę dobra, marzę o dobru, tęsknię za dobrem, ale gdy przychodzi do jego wyboru, to mi się to nie udaje. I Paweł mówi o sobie, nieszczęsny ja człowiek. Myślę, że każdy z nas ma w sobie coś ze świętego Pawła. Z jednej strony mamy wielkie głowy przepięknych pomysłów, idei, marzeń, dobra, ale gdy przychodzi do konkretnego wyboru, często niestety idziemy na skróty i często tę drogę dobra omijamy. Dlatego człowiek do Bożej miłości podchodzi, można powiedzieć, jakby etapami, stopniowo. Na przykładzie prawa miłości bardzo dobrze to widać. Na początku, kiedy powiemy ludy pierwotne, prawo zemsty całkowicie nielimitowane.
Człowiek był panem zemsty. Jeżeli ktoś uczynił zło, to człowiek to zło mógł oddać w jakikolwiek sposób. Ktoś napadł na wioskę, poszli, wymordowali za to drugie dwie. Ale ludzkość dochodzi do zrozumienia, i to nawet nie w kontekście religijnym, że tak być nie może. Dlatego powstaje kodeks Hammurabiego, króla Babilonii, 8 wiek przed Chrystusem. I tam już jest powiedziane to, co znamy dokładnie jako chrześcijanie. Oko za oko, ząb za ząb. Jeżeli ktoś uczynił ci szkodę, nie możesz uczynić tym samym bardziej, tylko tak samo. Jeżeli ktoś wyłamał ci rękę, masz prawo wyłamać mu rękę, nic więcej. Można powiedzieć, że to prawo bardzo brutalne, ale ono już jest punktem wyżej od nielimitowanego prawa zemsty. Ale kiedy ludzkość słucha Boga, to dostaje od Boga przykazania. 10 praw, które pewnie każdy z nas potrafi wypowiedzieć bez jakiegoś zmrużenia oka. Czasami żartuję do moich uczniów, że Pan Bóg miał pecha, ponieważ dekalog dał dla Żydów. Żydzi to naród, który ma dosyć prostą konstrukcję, jeżeli chodzi o świat. Świat dzieli się na Żydów i gojów, czyli nie Żydów. Znajdziemy to w Ewangelii, kiedy przychodzi człowiek i pyta, kto jest moim bliźnim. Żydzi rzeczywiście przyjmują 10 przykazań, ale te 10 przykazań zawężają tylko do swego narodu. Zatem oszukać Żyda to grzech, ale oszukać goja to chwała. Dlatego i na tym polu Bóg do końca nie jest rozumiany. Czasami wydaje się, że chrześcijaństwo zatrzymuje się w tej drodze gór, w drodze miłości, na etapie Hammurabiego. Boję się, że wielu z nas, zwłaszcza na tle jakiejś tragedii, krzywdy, mówi tak jak Hammurabi. Oko za oko, ząb za ząb. Mocna sprawiedliwość, brutalna. Niektórzy z nas wchodzą na poziom dekalogu. I może czasami trochę tak po żydowsku zastanawiamy się, kto jest naszym bliźnim. Każdy? Ten, który głosuje na inną partię też? Ten, który jest pod flagi czerwonej czy jakiejkolwiek innej, tęczowej czy nie wiadomo jakiej też? Jest moim bliźnim? Czy upierdliwa, że tak się wyrażę, sąsiadka z klatki też jest moim bliźnim? I nawet dekalog jest trudny dla nas do przyjęcia, a Jezus mówi nie, nie zostawajcie na poziomie dekalogu. Chyba jedno z najtrudniejszych pytań, które zadaję moim uczniom, na czym polega nowość nauki Jezusa? I pojawia się mnóstwo różnych odpowiedzi, między innymi także dekalog. Ale dekalog został dany w XIII wieku przed Jezusem. To jeżeli Jezus przyszedł dać dekalog, to tak naprawdę nic nowego się nie zadziało. To tak naprawdę powinniśmy wyznawać judaizm, a nie chrześcijaństwo. Jeśli naszą górą ma być Góra Synaj, to bez sensu jest nasza obecność na mszy świętej. Bez sensu są sakramenty. Bez sensu jest wiara w Jezusa, jeżeli nic się tu nie zmieniło. Tymczasem Jezus zaprasza nas, można powiedzieć, w całkowite góry. Błogosławieni. Błogosławieństwa. Gdyby tak zapytać kogokolwiek z nas, wymień 8 błogosławieństw. Dekalog? Myślę, nie ma problemu. 10 przykazań powiemy jak z nut. A wymień 8 błogosławieństw. Czy myśmy się gdzieś nie zatrzymali na jakimś etapie w historii świata? Jezus powiedział do młodzieńca, który przyszedł do Niego i zapytał, co ma robić, żeby osiągnąć życie wieczne. Jezus powiedział, chowaj przykazania. Ale on powiedział, ja je wszystkie zachowuję. Czy nie macie tak czasami, że kiedy idziecie do spowiedzi świętej, zwłaszcza kiedy
systematycznie się chodzi do spowiedzi świętej, że w pewnym momencie brakuje grzechów. Już tak nie wiadomo, co człowiek ma zrobić, bo tak nie jest źle. I kiedy robimy rachunek sumienia podług 10 przykazań, to nagle się okazuje, że w sumie to żadnego tak bardzo nie łamiemy. I nieraz słyszałem przy konfesjonale słowa: proszę księdza, ja to nie łamię przykazań, ja chyba nie mam grzechów. Może tak, ale jeżeli ktoś nie łamie przykazań, to jest dobrym Żydem, ale nie chrześcijaninem. Nie może nam się zatrzymać w połowie drogi. Nie może nam się zatrzymać na XIII wieku, na górze Synaj, bo Jezus w dzisiejszej Ewangelii prowadzi nas zdecydowanie dalej. Jezus prowadzi nas na górę błogosławieństw i mówi: błogosławieni jesteście, kiedy płaczecie, kiedy się smucicie, kiedy cierpicie jakiekolwiek krzywdę, trudność ze względu na Chrystusa. Czy jestem gotowy wejść na tę górę błogosławieństw? Czy jestem gotowy jeszcze bardziej kochać Boga? Święty Paweł mówi o dziewicach, mówi o małżonkach. Może te słowa też dla nas są trudne do zrozumienia, ale kiedy czytamy je w kluczu miłości Boga, to jeżeli człowiek naprawdę kocha Boga, to każdy inny i wszystko inne staje na drugim miejscu, na trzecim miejscu. Bóg nie jest Bogiem zazdrosnym. To nie jest tak, że Bóg wejdzie i zabierze twoją miłość do żony. To nie jest tak, że Bóg zabierze twoją miłość do męża, że Bóg jest Bogiem zazdrosnym i nie chce, byś kochał swoje dziecko. Nie. Raczej chodzi o to, żebyś zrozumiał, czy zrozumiała, że Bóg jest na pierwszym miejscu. Jeżeli miłość jest pragnieniem dobra drugiego człowieka, to człowiek może różnie te dobro definiować, dlatego potrzebuje odniesienia do rzeczywistości obiektywnie istniejącej, do Boga. A jeżeli człowiek odnajdzie w Bogu prawdę, dobro, piękno, wolność, to wtedy tę prawdę, dobro, piękno, wolność będzie realizował w miłości do człowieka. Tymczasem, gdy człowiek odejdzie od Boga, to te wszystkie definiowanie prawdy, dobra będą skazane na jego pomysły. Jest wielu ludzi, którzy twierdzą, że czynią dobro, a jednocześnie ranią ludzi, bo często szukają dobra, które sami chcą. Później będziemy mówić w katechezie o adoracji, ale adoracji się nie zrozumie, jeżeli się nie kocha. Nie zrozumie ludzi, którzy potrafią być ze sobą, nic nie mówiąc, ktoś, kto nie kocha. To nie jest tak, że kiedy milczymy w małżeństwach, w kapłaństwie, to znaczy, że mamy jakoś wojnę, ciche dni. Kiedy się człowieka kocha, to się jest w jego obecności. Jezus zaprasza nas na góry błogosławieństw. Zaprasza nas, byśmy się nie zatrzymali w połowie drogi. Adoracja nam w tym pomoże, bo wystawimy się na jego działanie, na jego moc. Zechciejmy podjąć zaproszenie Jezusa, byśmy byli błogosławieni, to znaczy szczęśliwi, byśmy byli wyznawcami Chrystusa, nie Hammurabiego, nie góry Synaj, ale Jezusa Chrystusa. Amen.